sukces lekarzy z Centrum Onkologii w Gliwicach. U 65-letniego pacjenta z województwa śląskiego dokonali złożonego przeszczepu tkankowego w obrębie głowy i szyi połączonego z transplantacją szpiku. I chociaż podobną operację przeszedł wcześniej 6-letni Tymek, to tym razem lekarze poszli krok dalej. Przeszczep został wykonany u pacjenta, któremu usunięto krtań z powodu raka tego narządu. Do tej pory takich zabiegów nie wykonywano u pacjentów, uważając, że w zasadzie efekt założony w sensie onkologicznym został osiągnięty. Pacjent żyje, nie ma objawów raka, a że oddycha przez rurkę, no nie jest to niestety smutna konieczność. My doszliśmy do wniosku, że tego typu pacjentom można przywrócić szansę na przywrócenie głosu i pozbawienie ich tracheostomii. Pacjent obecnie jest w trakcie rehabilitacji. Usunięto mu już rurkę tracheostomijną, normalnie się odżywia, mówi i powoli wraca do zdrowia. Operację całkowitego usunięcia krtani przeszedł kilka lat temu. Od tego czasu zmuszony był oddychać przez rurkę. Został uznany za wyleczonego z choroby nowotworowej. Zakres tego zabiegu, technika, podstawy, przebieg pooperacyjny mniej więcej był podobny jak w pierwszym przypadku. Z tym, że ponieważ chory no nie musiał się uczyć wszystkiego na nowo, jedynie sobie przypomnieć, ten etap rehabilitacyjny powrotu głosu, co zresztą Państwo słyszeli, jest krótszy, szybszy, pewnie skuteczniejszy. Wcześniej poddany tej samej procedurze został 6-letni Tymek z Podkarpacia. Chłopiec mając rok wypił środek do udrażniania rur kanalizacyjnych. Ostatnio przeszedł kolejną operację i powoli wraca do zdrowia. Przełykanie idzie mu coraz lepiej. To są na razie głównie płyny. Jeśli chodzi o wydawanie dźwięków, to jest... No, może to dużo powiedziane, takie krzyki, takie jakieś właśnie, jak Państwo widzieli na filmie, krótkie tony, które obrazują, czy to jego złość, czy jakieś zniecierpliwienie. Natomiast oczywiście śmiech, jego śmiech jest bezkonkurencyjny. W połowie listopada w Centrum Onkologii w Gliwicach odbędzie się Międzynarodowe Sympozjum Chirurgii Rekonstrukcyjnej. Wezmą w nim udział najlepsi chirurdzy rekonstrukcyjni z całego świata. Chirurdzy z Gliwic będą się mieli czym pochwalić. Likwidacja kilkuset miejsc pracy i załamanie produkcji w Hucie Pokój w Rudzie Śląskiej. To zdaniem związkowców z zakładu realne zagrożenie. Przeciwko działaniom grupy kapitałowej Węglokoksu, do której należy huta, pracownicy protestowali przed siedzibą spółki w Katowicach. W ubiegłym roku premier Morawiecki gwarantował nam, że huta będzie. No a niestety poprzedni zarząd huty, jak również Węglokoksu S.A., robił wszystko w odwrotną stronę. My liczymy na to, że nasze stanowiska pracy nie zostaną w ogóle zlikwidowane, tak? Że każdy pracę zachowa i nikt się nie będzie musiał martwić na to, czy ma do zapłacenia rachunki i utrzymać dzieci za co. Związkowcy mają wobec zarządu spółki Węglokoks S.A. konkretne żądania. My dzisiaj stanęliśmy przed widmem upadku i żądamy natychmiastowych działań naprawczych. Zarówno tych, które umożliwią nam teraźniejszą produkcję na już, czyli zakup wsadu, możliwość dostępu do wsadu, ale również działań takich, które będą miały na celu oddłużenie tego zakładu i dokapitalizowanie. Delegaci Solidarności i WZZ Sierpień 80 w Hucie Pokój przekazali dzisiaj zarządowi Węglokoksu petycję. Na odpowiedź spółki nie musieli długo czekać. Do protestujących wyszedł prezes zarządu spółki Tomasz Heryszek. Do piątku będziemy mieli wypracowaną umowę, która będzie pozwalała kontynuować i zapewnić pracę, ciągłość pracy, produkcji w Hucie Pokój. Natomiast również muszę powiedzieć, że równolegle pracujemy nad restrukturyzacją. Prezes zapowiedział także, że zarząd jest gotowy do rozmów ze związkowcami. Ci ostatni odpowiadają tym samym, choć jak przyznają, do obietnic zarządu Węglokoksu podchodzą z dużą dozą niepewności. Mieszkańcy Milowic, dzielnicy Sosnowca, która graniczy z Katowicami, mają dość smrodu. Są przekonani, że jego źródłem jest zakład odzysku i unieszkodliwiania odpadów katowickiego MPGK. Na intensywny odór narzekają także mieszkańcy części Siemianowic Śląskich, Czeladzi i katowickiej Dąbrówki Małej. Dwa lata temu kupiłam nowe mieszkanie deweloperskie bez świadomości, jak tutaj jest. Różne rzeczy sprawdzałam, tego akurat nie. Nie da się żyć.
i mieszkanie jest niesprzedawalne, bo musiałabym trafić na kogoś, kto nie zna problemu i jeszcze przełamać w sobie schemat, że komuś wciskam miejsce, w którym się będzie truć. No nie potrafię tego zrobić. No to jest katorga tutaj funkcjonować, tak? Kładzie się pani w nocy spać i budzi się w nocy człowiek i dusi się, jak jest okno otwarte, tak? Także lepiej zamykać okna, a nie otwierać, bo wtedy jest problem. No, chyba ten spród budzi człowieka. Zdaniem radnego Rady Miejskiej w Sosnowcu Wojciecha Nitwinko, który zorganizował manifestację przed bramą zakładu, problem rozwiązałaby rozbudowa hali. Jego zdaniem władze Katowic miały podjąć taką decyzję już dawno, wtedy, kiedy mieszkańcy zaczęli skarżyć się na przykry odór. Od półtora roku próbujemy prowadzić dialog z władzami Katowic w tym zakresie. Niestety ten dialog w naszej ocenie jest niewystarczający. Tak jak mówiłem na początku naszego spotkania, przez pierwsze 8-9 miesięcy władze Katowic de facto zrzucały odpowiedzialność za ten smród na inne zakłady w okolicy. Dopiero we wrześniu zeszłego roku przyznały się do tego, że to oni śmierdzą. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Katowicach zapewnia, że trwają działania, które mają rozwiązać problem smrodu. Do końca roku powinny być załatwione sprawy formalne związane z planem budowy hali, w której będzie składowany i przetwarzany kompost. To jest, trzeba zaznaczyć, inwestycja w obszarze ochrony środowiska, czyli to jest naprawdę bardzo skomplikowany temat, ale że te sprawy formalne zrealizujemy i na przełomie roku ogłosimy procedurę przetargową na wybór generalnego wykonawcy dotyczący schermetyzowania, czyli budowy tak zwanych boksów żelbetowych. Inwestycja ma powstać do końca przyszłego roku. Zarząd MPGK prosi mieszkańców o jeszcze trochę cierpliwości. Idea jest prosta. Wrzuca się śmieci i tym samym wspiera drużyny sportowe z Sosnowca. Miasto kupiło 3 kolejne automaty, do których można wrzucić plastikowe butelki, ale także aluminiowe puszki. Mieszkańcy chętnie korzystają z tej możliwości. No, żeby nie wyrzucać do naszego śmietnika tego, bo my zawsze segregowaliśmy i zawsze wyrzucamy osobno, ale jak tu jest taki automat, to tu jest jakiś cel. Za każdą wrzuconą butelkę lub puszkę Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami daje 10 groszy. Nie dostaje ich jednak mieszkaniec, a wskazana przez niego sekcja Zagłębia Sosnowiec. Do wyboru są piłka nożna, hokej i koszykówka. Takich automatów miasto ma już 8. 3 nowe zostały ustawione na basenie w Klimontowie i Zagórzu, a także na stadionie zimowym. O tym, że pomysł trafił do mieszkańców, świadczą liczby. 90 tysięcy zebranych plastikowych butelek, to można powiedzieć, jest to duży sukces. Cieszymy się szczególnie, gdy widzimy, nawet tutaj w urzędzie, gdzie mam jeden z tych automatów tylko i wyłącznie na plastikowe butelki, gdzie osoby przychodzą z kilkoma reklamówkami takich butelek i oddają je do automatów. Koszty zakupu 3 nowych automatów to 120 tysięcy złotych.